Co dzisiaj jest piątek, chyba 3 września. Wybrałem się do drogi przez wieś. Tutaj u mnie, bo kurier DHL-u zadzwonił, że miał dla mnie przesyłkę do dostarczenia. No z tymi normalnymi kurierami, którzy w tym rejonie, ten mój rejon obsługują, to daje się z nimi umówić tak, że jeśli nie dojeżdżają do domu, a zwykle nie dojeżdżają, no to dzwonią wcześniej i ja wychodzę do tej drogi przez wieś, przy asfalcie. No i tam mi przesyłki przekazują. No a tu przedziwna historia. Jak to było też podobnie z ogromnymi topolami przy drodze, które no już chyba z 10 lat temu pościnałem. I tak chciałem, żeby wzdłuż drogi zrobiła się taka zapora, żywopłot z roślin i po prostu jak grzyby wyrosły krzaki, głogi, różne inne duże rośliny wzdłuż drogi, właśnie tam, gdzie te topole pościnały, tak jakby przyroda moje życzenie spełniła. No i tutaj jest historia od kilku lat z tą drogą. No ona była świetnie zrobiona. Po bokach są przez dużą koparkę chyba ze 20 lat temu wykopane porządne rowy odwadniające. A cała ta droga wzdłuż, te moje ponad 300 metrów do domu, no tu kilkanaście ogromnych tirów z takim grubym, z tym takim najgrubszym tłuczniem drogowym przyjechało i rozciągnęli mi po całej tej drodze. No i po latach tu, mimo że nie było jakiegoś absolutnie żadnego ruchu ciężkiego, samochodów ciężarowych, tylko osobówki do mnie przyjeżdżały znajomych, czy tam na przykład kurier, listonosz, no to zaczął się robić garb na środku i kolejny tu w miejscach, gdzie jeżdżą opony samochodów, koła samochodów. No i przedziwna historia, od kilku lat dziki po prostu ryją tę drogę jak jakieś obłąkane. Po co w ogóle taką drogę z takim tłuczniem jeszcze tak ryć? Czy one sobie może kopyta jakoś ścierają o ten tłuczeń czy coś? No w każdym razie dla mnie to jest teoretycznie bardzo po drodze. W zasadzie to, czego chciałem, żeby ten garb, na przykład jakaś, żeby przejechała, jak to się nazywa, glebogryzarka i żeby ten garb tak na boki porozpychać. No i teraz dziki od kilku lat ryją ten garb, ziemię pomieszaną z tym tłuczniem drogowym. No teraz jak widzę, od miesiąca w ogóle się nie ruszałem z domu. Byłem bardzo chory. Jeszcze właśnie pokasłuję trochę. No i te dziki zryły tu dość całkiem, nie wiem, chyba 1/5 tej drogi mojej. Kompletnie zryły ten garb. No, tylko niechby teraz mieć siłę, choć to co one powzruszały, żeby poprzerzucać na boki. No nic. W każdym razie, tak jakby przyroda drugie moje zapotrzebowanie realizowała. No a z kurierami od 20 kilku lat są tutaj walki. Oni nie chcą przywozić przesyłek do domu.
tak jak to powinno być. Nie chce im się to moją drogą do domu, czy przejechać, czy przejść. Niektórzy, sami z siebie nawet, zdarzyło się ze dwa razy, że z którejś firmy kurierskiej, ja nawet nie wiedziałem, przyszedł człowiek na werandzie, położył mi paczkę, wychodzę sobie po coś tam na zewnątrz domu, patrzę, o paczka, o fajnie. Także nawet nie słyszałem, jak przyszedł człowiek, czy może podjechał pod bramę, tę paczkę zostawił, pojechał, załatwione, dostarczone, szybko, sprawnie, skutecznie. No inni kurierzy, to większość, to udaje się, że właśnie dzwonią do mnie wcześniej i się umawiamy przy tym asfalcie przez wieś na przekazanie paczki. O, tu kolejny odcinek właśnie. Wybrałem się rowerem, ale po prostu jest ta moja droga tak poryta przez dziki, że nie bardzo daje się rowerem jechać. No, więc prowadzę go ręcznie. W drugą stronę też. No i właśnie, no i teraz jest bardzo wielki kłopot, bo znajomy zamówił trochę części elektronicznych z Chin na AliExpressie na mój adres, żeby jakieś nowe urządzenie elektroniczne fajne zrobić. I już prawie 2 tygodnie z AliExpressu dostaję informację, że przesyłka jest w Polsce, tutaj w urzędzie w Żabiej Woli. I nikt w ogóle, i to było zaanonsowane z AliExpressu, że jako Pocztex. Pocztex, wiem, że to jest polski kurier i to jest usługa, zawsze wydawało mi się bardziej priorytetowa, tak jak kurierzy firm różnych typu UPS, DHL. I że oni powinni bardzo skutecznie te paczki bardzo szybko dostarczać Pocztex. To zawsze było, usługi Pocztex były dużo droższe. No i takie super ekspresowe i od drzwi do drzwi. A tu się okazuje, że no wiele wskazuje na to, że dwie przesyłki, które z Chin przyszły tutaj do urzędu pocztowego w Żabiej Woli, że nie zostaną do mnie dostarczone. No i jaki to kłopot straszny. Dla mnóstwa ludzi, dla firm w Polsce i za granicą, i dla poczty, i dla firm jakichś pośredniczących, jakieś może cła po drodze, no absurdalna sytuacja, żeby te ostatnie 3-4 kilometry z poczty do mnie tutaj nie można było dostarczyć dwóch malutkich przesyłek tam o wadze kilkadziesiąt gramów każda. No czekam, na razie złożyłem reklamację przez AliExpressa. Na pocztę w Żabiej Woli od wielu lat nie można się dodzwonić. Tam telefonu w ogóle nie odbierają. No a dodatkowo ponad 2 miesiące temu, tak jak się dowiedziałem, tutejszy listonosz zwolnił się z pracy, czy jego zwolnili, ale chyba on się zwolnił, nie wiem. Nie znam szczegółów, w każdym razie od 2 miesięcy żadne przesyłki pocztowe nie były do mnie dostarczane. Także na przykład, no spodziewam się, na pewno w tym czasie były listy z Ministerstwa Sprawiedliwości, być może z Kancelarii Prezydenta Polski, może z Parlamentu Europejskiego, od Rzecznika Praw Obywatelskich, z jakiegoś sądu coś może, z ksiąg wieczystych. Nic do mnie, żadne listy nie są dostarczane, nie dochodzą. Opieka społeczna ostatnio, znając tę sytuację, że tu listonosz w moim rejonie nie jeździ, nie dostarcza, to do mnie zadzwonili coś tam o czymś mnie poinformować. No i właśnie, jest duży kłopot teraz z tymi przesyłkami Pocztex. Pamiętam z poprzednich lat, że te poczteksy to często obsługiwali inni listonosze z jakichś innych rejonów, mieli swoje samochody, że to nie było takie, że to nie ten zwykły listonosz
rozwoził za całą pocztę, no wszystko jedno, ktokolwiek by to do mnie dostarczał, niech by to dostarczyli. No właśnie, to taka była przechadzka, pierwsza, dłuższa, a mam nadzieję, że już po mojej chorobie, że ten kaszel, co tam mam, jakieś odchrząkiwanie jeszcze, mówię prawie oktawę niżej, to jest fajne, no ale to pewnie mi się znowu podwyższy. Dobra, jesteśmy w chacie, jedna przesyłka od fajnego znajomego zrealizowana w ciągu 2 dni, z Allegro coś tam mi kolega kupił, zafundował i już jest. O, uroczyste, przesyłka od kuriera, prezent od znajomego, komisyjnie, jednoosobowo rozpakowuję. Zobaczmy, czy jest to, co miało być. Jeszcze wypróbować, jak działa. Bardzo potrzebowałem, stara szlifierka kątowa. Kompletnie już się tam szczotki, silnik, komutator rozwaliły, to nie do naprawy było. Spędziłem cały dzień, nie do odzyskania, martwe zupełnie. A bardzo potrzebuję małej szlifierki kątowej do ostrzenia łańcuchów do piły spalinowej, tej łańcuchowej. No i to świetna pomoc. Aha, rozumiem, trzeba przycisnąć. Okej. Super fajnie, działa, chodzi. Rączka, kluczyk, osłonka będzie na tarczy. Tarczy z tej poprzedniej szlifierki się przyłoży i będzie można normalnie łańcuch ostrzyć. Co dzisiaj jest? Piątek, chyba 3 września. Wybrałem się do drogi przez wieś.